Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy, na samym początku chciałam was bardzo przeprosić za jakość tego wideo, tego tutaj filmiku, ale jak widzicie, no troszeczkę tak na mnie gra ten kas i jest to całkowicie tylko i wyłącznie moja wina, nie musicie szperać w ustawieniach, czy macie wy źle coś ustawione. Nie, to jest moja wina, ponieważ ja po ostatnim nagrywaniu odcinka zapomniałam po prostu zmienić rozdzielczości nagrania i no niestety nagrałam ten odcinek w złej rozdzielczości. Co prawda całą simkę, którą tworzę, widać, więc stwierdziłam, że jednak wrzucę ten odcinek. Szkoda by było po prostu go zmarnować, no a następnym razem mam już taką nauczkę, żebym 3 razy sprawdzała, czy na pewno się wszystko dobrze nagrywa. No bo jak widzicie, ta simka jest po prostu tak jakby tylko obramowanie i tej całe ucięte, nie widać może wszystkiego, ale akurat simkę głównie tutaj widać. I tutaj są takie właśnie te moje przeprosiny i tak dalej, ale już tak na spokojnie. Moi kochani, jesteśmy znowu w kasie i tym razem jesteśmy znowu w odtwarzaniu simki jako. I tym razem jest to znowu wyzwanie z grupki Simgaty i Sakatax. I jest to wyzwanie, na podstawie, w którym po prostu musimy stworzyć simkę jako kontynent. I tym razem jest to Arktyka. Ja wam szczerze powiem na samym początku, że mi Arktyka kojarzy się tak jakby z dwoma postaciami. Jakbym sobie tak w głowie chciała Arktykę wyobrazić jako kobietę na przykład, to właśnie kojarzy mi się z taką simką, którą teraz zrobię, czyli taką typową simką jako że człowiekiem. Bardziej takim, który tam mieszka, coś w tym stylu chciałam bardziej tak pokazać, jako taką urodę. I jeszcze jako drugą rzeczą, i jeszcze Arktyka mi się kojarzy, że jako taka królowa lodu, którą stwierdziłam, że zrobię tak jakby w osobnym filmiku, ponieważ jednak bardziej widziałam, że na grupce wszyscy się skupiają na tym, żeby tworzyć simki jako jako po prostu ludzi, którzy by tam mieszkali, coś w tym stylu, a nie takie typowe odwzorowywania, co wam na pierwszy przyjdzie na myśl jako Arktyka. Więc no po prostu taką królową lodu, bardziej arktyczną, na pewno też stworzę, jak już tylko sobie jakieś jeszcze może modziki znajdę, to wtedy będzie na pewno taka bardziej dopracowana. Tutaj i tak miałam z tą simką dosyć duży problem, bo nie mogłam znaleźć żadnego ubrania pasującego, więc możecie tam patrzeć, jak po prostu próbuję coś dobrać. Ale cóż, nie zawsze wszystko można mieć tak, jak się chce. No i cóż, to jest taki mój, tutaj jak widzicie, zawsze wstęp. Ale myślę, że po prostu na samym początku chciałabym powiedzieć wam wszystko, co wam tutaj, co mi przyjdzie do głowy, a już później się po prostu nie będziemy widzieć, bo no, co mogę na końcu dodać już. Na samym końcu właśnie jeszcze tak w filmiku będziecie mieli takie zdjęcia już przeze mnie obrobione, ponieważ ostatnio zaczęłam coś tam gdzieś obrabiać te zdjęcia, że nie tylko cykam je, tylko jeszcze powiedzmy, że bawię się tam z jakimś kontrastem, jasnością, cieniem i tak dalej. Nie wiem, mi się wydaje, że wyglądają dobrze. Możecie mi napisać w komentarzach, czy wolicie takie zdjęcia typowo, że tylko się zrobi zdjęcie w kasie, czy wolicie raczej takie obrabione, jak właśnie teraz zaczęłam się tym bawić. I cóż, moi kochani, na samym starcie jeszcze, na samym starcie jest już 1/3 filmiku, ale chciałabym was po prostu zaprosić jeszcze, moi drodzy, do rozdania, które jest na kanale do 14 lipca i zaprosić was na wszystkie social media. Oczywiście oprócz YouTube'a, na którym teraz jesteście, prowadzę również Instagrama, prowadzę TikToka. Możecie też odwiedzać mojego Origina, do którego ID macie też w opisie. Cóż, powiedzmy, że robię bardzo dużo rzeczy i czasem się nie wyrabiam z tym wszystkim, ale staram się przynajmniej. Oprócz tego zapraszam was oczywiście do mojej grupki na Facebooku, na której już za niedługo też pojawią się jakieś wyzwania. Jak tylko się ogarnę z drugą adminką, to tam coś powrzucamy. A w tym momencie dziękuję wam bardzo za to, że ze mną byliście w tym odcinku. Zapraszam was do oglądania. Pa, pa!